Z nami Tomek Narkun. Jak wczoraj oglądałem wywiad z tobą, to się zastanawiałem, gdzie jest ten Tomek Narkun. No i na ważeniu zobaczyłem, że żyrafa wraca. Wraca. Spokojnie. Żyrafa jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, a to dopiero początek. Jesteś nabuzowany, widać w tobie chęć do walki. Chociaż wczoraj stonowany, no to jednak ten długi rozbrat z MMA chyba zrobił swoje i głód jest, przyznaj. Znaczy wiesz co, nie chcę po prostu tracić emocji tam, gdzie nie trzeba. Chcę to wszystko, że tak powiem, zrobić turbodoładowanie podczas walki. Także dlatego też jestem bardziej stonowany i chcę teraz trzymać bardziej emocje na wodzy, żeby po prostu móc eksplodować. Pracowałeś nad tym z kimś, czy to jest po prostu twój własny sposób teraz na siebie? Generalnie, wiesz, myślę, że to bardziej gdzieś tam przyszło tak instynktownie i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ale w swoim stylu niemałe zamieszanie wywołałeś słowami na temat potencjalnych starć w KSW. Zareagował Wojsław Rysiewski. Jakbyś się odniósł do tych słów, no bo Wojsław Rysiewski twierdzi, że proponowana była walka rewanżowa, wcześniej walka na przetarcie, ale no, że nie byłeś zainteresowany starciem z Ibrahimem Czuzigajewem. To jak to było? Generalnie było tak, że od razu po pojedynku wyzwałem Ibrahima, po czym on powiedział, że nie chce ze mną walczyć. No ja to odebrałem jakby troszeczkę nie taktownie podszedł do tego, bo ja byłem mistrzem tyle lat i ten rewanż bardzo mi się od razu należał, uważam. No tak się nie stało, no i tyle. A byłeś z tego powodu rozczarowany, że właściciele organizacji tuż po przegranej z Ibrahimem Czuzigajewem od razu zapowiedzieli w zasadzie, Martin, że Tomek teraz powinien odpocząć od tych największych starć. No tutaj się cały czas powtarza, że byłeś najdłużej panującym mistrzem, a ostatecznie od razu na starcie zostajesz skreślony z tego rewanżu, bo to jest fakt. No to już jest pytanie do Martina. Ja generalnie robię swoją pracę, a to pytanie trzeba zadać Martinowi. Ale podobno dlaczego tak się stało? Podobno też była proponowana walka z Erslanem za dwa razy większą stawkę, którą odrzuciłeś. Po prostu nie dogadaliśmy się troszeczkę kontraktowo, no i na tym bym chciał skończyć, ale ja oczywiście nie odmówiłem tej walki. Znokautowałem go raz, myślę, że bym go znokautował drugi raz, także nie odmówiłem walki i byłem gotowy na to. W studio przed KSW powiedziano, że zażądałeś 4 razy większej kwoty niż dwukrotność tej, którą ci proponowano. Czy to prawda? Chciałbym to zostawić dla siebie. Twoi przeciwnicy jakby podkreślają jeden fakt przed tą walką, że najdłużej panujący mistrz KSW jest gdzieś w środku karty. Jak ty do tego podchodzisz? Czy to jest dla ciebie jakiś taki bodziec, że słuchajcie, Tomek Narkun jeszcze pokaże, czy w ogóle nie zwracasz na to uwagi? A może jest jeszcze inna opcja, której nam powiesz? W ogóle nie zwracam na to uwagi, naprawdę. Można tobie powiedzieć, że jesteś najbardziej dumnym zawodnikiem w KSW, bo powtarzasz w wywiadach przed tym pojedynkiem, że ty nadal czujesz się mistrzem, mimo że tego pasa na twoich biodrach już nie ma. No słuchaj, to już jest taka kwestia, że po prostu no ja się czuję dalej mistrzem i tym mistrzem pozostanę już do śmierci, bo wywalczyłem mistrzowski pas, no i ja zawsze będę mistrzem. Tak jak z prezydentem? Będę uważał się zawsze za mistrza i tyle. A ci fani, co są na dobre i na złe, to wiedzą, o czym mówię, że jeżeli wywalczysz mistrzostwo, no to już mistrzem jesteś do grobowej deski. A takie podobne podejście jak Asia Majendrzejczyk do swojego... Dokładnie, to jest mistrzyni, która była, jest i będzie. No, ona po prostu zrobiła coś wielkiego i ona zawsze będzie mistrzynią świata. A to powiedz, jesteś zadowolony ze swoich relacji z włodarzami, jak i ze swojej sytuacji kontraktowej? No słuchaj, jeżeli bym nie był zadowolony, no to mnie tutaj by dzisiaj nie było. No ale to jak w takim razie zapatrujesz na ewentualne następne walki? Czy ten kontrakt będzie jakoś renegocjonowany? Jak to wygląda? Słuchaj, na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego, co mam. Jestem bardzo zadowolony z kontraktu. Na dzień dzisiejszy, jeżeli tu się pojawiłem, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A co będzie w przyszłości, no to naprawdę tego nikt nie wie. Tylko dwie walki w tym roku, myślę, że chyba tak zakończysz rok. No chyba, że wskoczysz jak żyrafa takim susem do karty w Gliwicach. Czy to jest coś, co zakładałeś, że się stanie? Bo mówiło się, że zawodnicy będą toczyć więcej bojów, kiedy będzie tych 12 gal. No a ty wejdziesz do klatki, no wydaje mi się, że dwa razy, bo nie wiem, czy się uda w Gliwicach wystąpić. Nie wiem, czy byś chciał. Czyli jak spojrzymy na nazwiska, które się pojawiają w przeciągu roku, to praktycznie można powiedzieć, że 90% zawodników walczy tylko dwa razy. Może to się zmieni, bo teraz ta intensywność gal jest większa, ale na dzień dzisiejszy no to myślę, że i tak nie jest źle. Jeżeli bym walczył dwa razy w roku, a bym sobie życzył, żebym walczył trzy razy w roku, to będzie ok.